Witam wszystkich widzów tajemitów. Odkąd człowiek ustalił, że dusza ludzka po śmierci udaje się w inne miejsce, ludzie szukali sposobu na kontakt z tymi duszami. Przez wieki stworzono w tym celu różne metody, ale obecnie media i spirytualiści używają głównie tablicy Ouija lub bardziej nowoczesnych urządzeń, które wychwytują anomalie elektromagnetyczne. Jest jednak inny sposób, o którym w naszych czasach prawie zapomniano. Co więcej, jest to bardzo stara metoda stosowana już przez naszych pradziadów i nazywa się psychomantium, co można przetłumaczyć jako teatr umysłu. Jej główna koncepcja wywodzi się z greckich tradycji nekromanteion, świątyni nekromancji poświęconej Hadesowi i Persefonie. Świątynia ta znajdowała się nad brzegiem rzeki Acheron i niedaleko miasta Eter. W tych starych czasach wierzono, że w świątyni znajdują się bramy do królestwa umarłych. Według legendy w tej świątyni odprawiano dziwne i tajemnicze rytuały mające na celu nawiązanie kontaktu z duchami zmarłych. Ceremonia rozpoczynała się rytualnym posiłkiem, po którym zabijano ofiarne zwierzę. Następnie w długim, ciemnym korytarzu umieszczano duży pojemnik z wodą lub olejem. Czasami na wierzch dodawano również krew zwierzęcia. Pojemnik z płynem działał jak lustro, a w ciszy i ciemności korytarza działo się prawdopodobnie to samo, co teraz osiąga się w komorach deprywacji sensorycznej. Prawdopodobnie w następstwie odcięcia od bodźców osoba zaczynała widzieć kolorowe wizje. Współczesne psychomancje w nowej formie za pomocą luster zostały wskrzeszone w latach 90. przez słynnego badacza życia pozagrobowego Raymonda Moody. Własna psychomancja Moody'ego składała się z małego ciemnego pokoju, całkowicie osłoniętego przed światłem słonecznym, w którym znajdowało się krzesło przechylone pod kątem 45 stopni. Kiedy Moody usiadł, a raczej położył się na tym krześle, przed jego twarzą widoczny był lustrzany ekran, jak czytamy ze sprawozdań. Na jednym końcu pokoju na ścianie zamocowano lustro o wysokości 122 cm i szerokości 106 cm. Dolna krawędź lustra znajdowała się na 92 cm nad podłogą. Krzesło stało 92 cm od lustra i było lekko pochylone do tyłu. Zrobiono to dla wygody. W rezultacie osoba spoglądała w ocean czystej ciemności, a światło wpadało do pokoju tylko w maleńkich cząsteczkach z małej żarówki umieszczonej za krzesłem, opisywał Moody. Aby pewne wizje pojawiły się w lustrze, sugerowano skupienie się na wizerunku osoby, z którą chciało się kontaktować. W pewnych warunkach można było nawet zrobić ze sobą zdjęcie zmarłej osoby. Według Moody'ego wyniki takich sesji, z których każda trwała około godziny, przerosły wszelkie oczekiwania i jednocześnie bardzo przeraziły wszystkie osoby, które zgodziły się uczestniczyć w tym eksperymencie. Co więcej, zjawiska, które ludzie widzieli, słyszeli, a nawet odczuwali, były różne dla różnych osób. Jedni słyszeli głosy zmarłych, inni czuli ich dotyk na skórze, delikatne pociągnięcia, wąchali zapachy, które kojarzyły się ze zmarłą osobą. Jeszcze inni widzieli w lustrze twarzy tych, co pozostawili swoje ciała fizyczne na ziemi. Kilka osób opowiadało, że widziało w lustrze obrazy tych, co odeszli dokładnie tak, jakby byli żywi, i że te obrazy wychodziły z lustra i przechodziły obok nich niczym prawdziwa osoba. Jak opowiadał jeden ze świadków eksperymentu i jego uczestnik. Siedziałem tam w pokoju i nagle zobaczyłem, że oprócz mnie w pokoju są jeszcze trzy osoby. Wyszły z lustra, a mózg przepełniony logiką i świadomością cały czas wysyłał mi informację, że to, co się dzieje, jest niemożliwe, więc byłem w stanie szoku. Przez chwilę myślałem, że to jakaś zabawa i jestem sprawdzany, a wszystko to jest ukartowaną sztuczką mającą na celu wywołanie u mnie strachu. Myślałem tak do momentu, gdy jedna z osób podeszła do mnie i dotknęła mnie ręką. Wtedy zobaczyłem ich twarze, była to moja siostra Jill, moja przyjaciółka Todd i mój dziadek. Wyglądali idealnie realnie, jakby żyli, stali wokół mnie i patrzyli na mnie, mówił dalej świadek. Sam Moody zapewnił, że w ten sam sposób zobaczył swoją zmarłą babcię, a jej obraz w lustrze był tak zupełnie prawdziwy, żyjący, jakby był to człowiek z krwi i kości. Nieprzezroczysty duch.
Przez lata swoich badań Moody przeprowadził kilkaset podobnych eksperymentów z psychomancją i w końcu zauważył, że bez względu na to, jak duch zmarłego pojawiał się przed jego krewnym, zawsze działał na niego uspokajająco. Ludzie w żałobie, którzy uczestniczyli w jego eksperymentach, zaczęli łatwiej przeżywać żałobę. Moody szczegółowo opisał wszystkie te eksperymenty w swojej książce, która została opublikowana w 1993 roku. Moody cały czas przeprowadza swoje eksperymenty, mimo podeszłego wieku, kontynuuje badania w tej dziedzinie, mieszkając na prowincji w Alabamie. W trakcie badań Moody zwrócił uwagę, że działanie w sferze astralu jest praktycznie nieobliczalne w sensie zapisu przyszłych zdarzeń w polu informacyjnym Ziemi. Analizując zachowanie się planety względem pól elektromagnetycznych, badacze doszli do wniosku, że planeta działa jak głowica analogowego magnetofonu. Skoro tak, to gdzie znajdował się zapis tego, co się działo, i czy istnieje możliwość sięgnięcia do niego i na podobnej zasadzie jak w urządzeniach audio-wideo cofnąć materiał zapisu? Współczesna fizyka wskazała na fale stojące Ziemi, które są w stanie zawierać informacje od momentu zarodka naszej planety aż do dnia dzisiejszego. I bynajmniej nie są to dane wybiórcze, ale całościowe, czyli zawierające wszystkie informacje o wszystkim, w tym o każdej osobie postawionej na linii przebiegu czasu. Okazuje się, że starożytni potrafili odczytywać te dane. Czynili to za pomocą tzw. oddechu holotropowego. Oddech holotropowy jakoby udowadniał funkcjonowanie w naszym świecie reinkarnacji i umożliwiał wgląd w swoje przeszłe życia. Zgodnie z naukami religijno-filozoficznymi Wschodu, dusza ludzka po śmierci przechodzi z jednego ciała do drugiego, aż osiągnie najwyższą doskonałość. Dopiero po tym kończy się cykl narodzin i śmierci, a dusza każdego człowieka na zawsze łączy się ze światem, tym jedynym. Ten proces odrodzenia nazywa się reinkarnacją. Istnieje wiedza, która potwierdza możliwość istnienia ludzkiej indywidualności nazywanej duszą. Dusza w oderwaniu od ciała to podstawa wiary Dalekiego Wschodu. Wybitny poeta niemiecki Heinrich Heine pisał: kto wie, w ciele którego krawca jest dusza Platona, w ciele którego nauczyciela jest dusza Cezara. Kto wie, może dusza Pitagorasa jest teraz w ciele biednego ucznia, który nie zdał egzaminu, ponieważ nie mógł udowodnić twierdzenia Pitagorasa? Niektórzy ludzie, którzy byli w stanie śmierci klinicznej, opowiedzieli później o swoich niezwykłych snach. Co jest bardzo ciekawe, były bardzo podobne do wędrówek dusz z tybetańskiej Księgi Umarłych. Ale czy to naprawdę jedyny dostępny sposób na przejście przez swoje przeszłe życia? Na szczęście istnieje wiedza, która mówi, że nie trzeba umierać, żeby to zrobić. Trzeba tylko zanurzyć się w odmienny stan świadomości. Stan ten można osiągnąć na różne sposoby. Jednym z nich jest oddychanie holotropowe. Holotropowy oznacza mający na celu przywrócenie całości. Uczestnicy sesji holotropowej pracy z oddechem doświadczają uczuć podobnych do wspomnień. Doświadczenia i wizje ludzi są tak wyraźne, że przez długi czas nie mogą pozbyć się poczucia rzeczywistości tego, co widzieli. Czyż nie jest to dowód na istnienie przeszłych żywotów? Pewna grupa naukowców pod kierownictwem profesora Grofa twierdzi, że nie, ale konieczne jest ponowne przemyślenie naukowych poglądów na temat ludzkiej psychiki. Tradycyjna psychologia twierdzi, że świadomość noworodka jest jak czysta karta papieru, tabula rasa. Dopiero rok później, gdy uformuje się kora mózgowa małego człowieka, jest on w stanie zapamiętać zachodzące wydarzenia. Na arkuszu pojawiają się pierwsze zapisy. Wszystko, co dzieje się w ludzkiej psychice, tłumaczy się wrażeniami świadomego życia. Kraje zachodnie od dawna angażują się w rewizję ustalonych poglądów na psychologię. Na przykład uczeń światowej sławy twórcy psychoanalizy, austriacki psychiatra Sigmund Freud, wybitny szwajcarski psycholog Carl Jung stworzył wspólną dla wszystkich ludzi teorię nieświadomości zbiorowej. A współczesna psychologia transpersonalna wierzy, że na poziomie nieświadomym każda osoba ma dostęp do informacji zgromadzonych przez ludzkość w całej historii i rozwoju. Można tutaj zauważyć, że ponownie mówi się o polu informacyjnym Ziemi, ale innymi słowami, zupełnie innej, kolejnej nauki. Osobliwe skrzepy tej informacji, archetypy, osoba może otrzymać w zmienionym stanie świadomości. Na przykład Amerykanin może zobaczyć wizerunki indyjskich bogów, nawet jeśli wcześniej o nich nie wiedział.
albo jest zaskoczony, gdy urzeczywistnia się jako inna osoba w jednej ze starożytnych cywilizacji, chociaż nie podejrzewał możliwości poprzednich wcieleń. To wszystko jest podobne do człowieka, który wszedł do gigantycznej biblioteki cyfrowej, gdzie wita go przewodnik, pytając: co chcesz wiedzieć? Gdzie chcesz być? Co chcesz zobaczyć? Jeden z autorów miał szczęście zanurzyć się w odmiennym stanie świadomości pod kątem terapeutów holotropowych wyszkolonych w Stanach Zjednoczonych. W dużym pustym pokoju 10 osób położyło się na grubych kocach. Obok każdego siedziała opiekunka, która była wysoko wyszkoloną pielęgniarką. To pielęgniarka właśnie kontroluje ruchy osoby leżącej, gdy jest zanurzona w zmienionym stanie świadomości. Często osoba traci kontrolę nad ciałem i wykonuje niebezpieczne ruchy, które mogą spowodować obrażenia. Jakie to są ruchy? Zwykłe konwulsje, które niejednokrotnie widziano podczas gdy dusza opuszcza ciało. Nie są one na tyle silne, ale dają o sobie znać. Często też pojawiają się, kiedy człowiek nie panuje już nad zmęczeniem, a Morfeusz ciągnie go beznamiętnie w stan snu. Jeszcze człowiek nie śpi głęboko, a już ciało astralne rwie się do wędrówki i właśnie wtedy powstaje nagły zryw człowieka, jakby ktoś go podłączył pod prąd. Sesja oddychania holotropowego rozpoczęła się od głośnej, nieznanej muzyki. Zamknąłem oczy i zacząłem głęboko i szybko oddychać. Na początku moje palce u rąk i nóg lekko mrowiły, potem poczułem zawroty głowy i wydawało mi się, że gdzieś lecę. I nagle zobaczyłem siebie z boku. Widziałem małą dziewczynkę, która siedziała pod drzewem i patrzyła, jak jej rodzice wraz z innymi chłopami w łykowych butach zbierają na polu żyto, tnąc je sierpami. Moi rodzice nigdy tego nie robili. Do pracy w polu byłem za mały, ale żeby nigdzie nie chodzić, przywiązali mnie do brzozy. Wyczerpany upałem zasnąłem i zobaczyłem, że uciekam, stukając obcasami przed jakimś strasznym mężczyzną, który prawie mnie wyprzedzał w ciemnej uliczce. Było to wyraźnie jakieś miasto na początku XX wieku. Strasznie boję się mojego prześladowcy. Duszę się od biegu i prawie upadam, ale w tym momencie nagle znów czuję leżenie na podłodze w pokoju, w którym rozbrzmiewa głośna, nieznana mi muzyka. Skąd się wzięły takie doświadczenia? Może naprawdę nawiązałem kontakt z unifikowanym polem informacyjnym Ziemi, w którym wskazana jest cała historia naszej planety? A jednym z poziomów tego pola jest zbiorowa nieświadomość? Nie można jednak wykluczyć, że były to wspomnienia z przeszłych wcieleń. Po tej sesji prawie wszyscy uczestnicy twierdzili, że ich osobowość przeszła radykalną restrukturyzację. Czuli się w harmonii z otaczającymi ich ludźmi, poczynając od domowych, po naturalne czynności. Byli szczęśliwi, czego wcześniej nie mogli o sobie powiedzieć. Osobiście też zaszły w nich pewne zmiany. Zaskakujące jest to, że osobista restrukturyzacja zachodziła u ludzi w zupełnie innych okolicznościach, w żaden sposób nie związanych z oddychaniem holotropowym. Według Grofa podobne zmiany psychiczne zaobserwowano u 11 ocalałych samobójców na ponad 1000, którzy skoczyli z mostu Golden Gate w San Francisco. Osoby te przeszły przez wszystkie choroby, także psychiczne, które były przyczyną prób samobójczych. Zmienili swój stosunek do życia i śmierci, odnaleźli pokój i harmonię z otaczającym ich światem. Być może stało się tak dlatego, że w momencie upadku osoby dążące do niebytu mimowolnie doświadczały odmiennego stanu świadomości, który doprowadził do fundamentalnych zmian w ich psychice. Możliwe, ale uważny widz natychmiast zauważy bardzo wyraźne podobieństwo holotropowego oddychania do podstaw tajemnej wiedzy Huny, gdzie oddech jest bardzo ważnym elementem do działań, gdyż gromadzi w człowieku energię. Huna z kolei ma związek z jogą. Sam początek procesu zaczęcia oddychania od razu przykuwa uwagę podświadomości, która odbiera taki stan jak informację, że trzeba coś niezwłocznie uczynić, coś czego oczekuje świadomość. Wtedy podświadomość widzi zobrazowaną przez świadomość myśl zawierającą dokonany obraz tego, czego oczekuje świadomość. W ten sposób nawiązuje się połączenie i jedność w działaniu świadomości i podświadomości. Trzeba wiedzieć, że w tym działaniu to świadomość jest zaczynem twórczym. To ona tworzy cel w postaci obrazu przedstawiającego już spełnienie zadania, prośby, żądania. Nazewnictwo jest tutaj dowolne. Jednak pozostaje jeszcze nadświadomość. Superego. W religii Bóg. To ona rusza energię w astralu, która ma bezwzględnie w połączeniu świadomości, podświadomości i nadświadomości zrealizować cel. Energię pozyskuje się przez
oddech. Jej ilość objawia się mrowieniem w końcach palców. Często wizualizuje się ją jako wodospad krystalicznie czystej wody, która za każdym oddechem wpada do niecki. To od nas samych zależy, ile tej wody zbieramy. Pamiętać należy, że to nasza woda. Nasza energia, którą możemy dowolnie dysponować. Część można przekazać na realizację celu, często nazywanym modlitwą, używając starej formuły kahunów, która brzmi: myśl moja uleciała, niech spadnie na mnie deszcz błogosławieństw. Lub zdecydować o jej zachowaniu. Patrząc na te wszystkie sposoby wykreowane przez naszych starożytnych przodków do łączenia się ze światem duchowym, nie można powiedzieć, że on nie istnieje. Zbyt dużo faktów za tym przemawia. Życie w innym wymiarze istnieje, a śmierć jest tylko procesem, wyjściem ze skafandra, pomagającego nam żyć tutaj, na Ziemi.